Mam niski głos i mogłoby się wydawać, że mężczyznę łatwiej mi będzie robić niż innym. To wcale tak nie jest. Każda z tych postaci jest zupełnie inna. Są mężczyźni, którzy mają jaśniejsze barwy. Ja teraz będę robić w ogóle mężczyznę, który ma jaśniejszą barwę od mojej. I to jest wyzwanie. Ale wyzwaniem jest też zaśpiewać w taki bardzo męski sposób. Natomiast mówię, to nie ma takiego przełożenia, czy ja jako kobieta zrobię kobietę, czy ja zrobię mężczyznę. Nad każdą postacią trzeba tak samo ciężko popracować. Mężczyźni mają gorzej, bo muszą się uczyć chodzić w szpilkach. To prawda, ale powiem ci szczerze, że ja też nie lubię chodzić w szpilkach na życie. Ja bardzo lubię płaskie buty i może dlatego mi się tych mężczyzn lepiej robi, bo wiesz, na tej scenie jest naprawdę duży stres. To nie jest tak, że my sobie wchodzimy i tak na pstryk. Każdy z nas, myślę, że chce się pokazać z jak najlepszej strony w tym programie i też chcielibyśmy jak najlepiej odzwierciedlić te postaci, również ze względu na szacunek. Ja miałam niedawno taką możliwość robienia osoby, która już niestety nie ma jej wśród nas. I jak wyszłam do tej windy, to powiedziałam, wymieniłam to imię tego pana, imię to mogę chyba powiedzieć. Powiedziałam, panie Krzysztofie, niech mi pan pomoże. I naprawdę stanęłam w tej windzie, wjechałam, zrobiłam to, co miałam zrobić, ale coś takiego niesamowitego weszło mi w głowę, że tak nie byłam, zupełnie nie byłam sobą, tak odleciałam przy tym utworze.